Wiecie co, jak nagrywałem ten poprzedni odcinek, to nagle mi się nagrywanie wyłączyło i nie byłem w stanie włączyć. Nie wiem, co się dzieje, chyba telefon się przegrzał, ponieważ ciepło tu jest. Nagrywam, więc jeszcze nagrywam film, więc ten telefon się nagrzewa jeszcze bardziej. A w dodatku mam go do ładowarki podłączony, więc jeszcze bardziej nagrzewa. Chyba się przegrzał i się przestał nagrywać i nie mogłem włączyć. Dopiero musiałem telefon zrestartować. Dopiero teraz udało mi się nagrywanie włączyć. No wyjechałem już z tej ulicy. Całe to zamieszanie, które przed nami, które za nami jest, te wszystkie hotele, to jest za nami. Dalej tą samą drogą, Las Vegas Boulevard podróżuję. O, zobaczcie, tutaj jest ten słynny pawn shop. Jest taki show w telewizji. Na polskiej telewizji też to chyba leci. Jest taki pawn shop. Jak się pawn shop nazywa? To jest to miejsce, gdzie ludzie oddają towar w zastaw, dostają za to pieniądze. Potem mogą ten towar po miesiącu chyba do miesiąca odebrać. A jak nie, to towar przepada i mają pieniądze. Tam właśnie jest ten sklep, ten pawn shop. A tam raz byłem, tam można robić zdjęcia w środku, natomiast nie można tam nic filmować. Tych właścicieli nie spotkałem, ci, którzy biorą udział w tym show, ich tam na co dzień nie ma. Oni są nieraz na weekend tam przyjeżdżają, w ciągu tygodnia, na weekend ich w ogóle nie ma. Tam kiedyś właśnie byłem na weekend i się dowiedziałem, że w ogóle na weekend nie przychodzą. A tam właśnie jest ten słynny sklep. On jest bardzo mały, jak się ogląda show w telewizji, on się wydaje taki duży jest. Tak naprawdę to jest bardzo malutki sklepik. Ale mi się udało, że dostali show w telewizji. Dzięki temu się zwiększyła ich popularność. Wiecie co? Chyba sobie tam... O, tu zakaz zawracania jest. Chciałem zawrócić i tam może podjechać. I tam to właśnie jest. Przed nami jest tutaj niedaleko też ulica Fremont. To jest takie miejsce, nawet któryś z moich poprzednich odcinków jest to nagrane. To jest tak, zaraz to będzie obok nas. To jest takie miejsce, gdzie można... tu warto przyjść wieczorem, tu jakieś koncerty nieraz na żywo są grane. O, tutaj właśnie to jest. Dobrze, że mamy czerwone światło. To się w zasadzie tutaj po lewej stronie zaczyna. O, tutaj jest, zobaczcie, słynne hamburgery Zawał Serca. Jak ktoś ma więcej, ktoś waży więcej jak 350 funtów, to je za darmo. Zamknięte to jeszcze jest. To jest słynne hamburgery, które są okropne i bardzo duże. Mają takie dziwne nazwy jak, no, jak bypass, czy jakie tam podwójny bypass, potrójny bypass i tak dalej. Ten nawet koksu kiedyś był i zważył się przed jedzeniem, zważył się po i wpierdzielał, nie wiem, takiego chyba 5 razy hamburgera czy 10-krotnego. On chyba nawet ze swoim kumplem był, doktor Zieronka. I doktor Zieronka wyniósł, z tego co pamiętam, koksu wpierdzielił kilka tych hamburgerów, a to nie jest taki jeden hamburger, to są potężne hamburgery. Tam można je właśnie zjeść. Oni mają taki śmieszny wystrój. Te osoby, które serwują to jedzenie, te laski są przebrane za pielęgniarki. Tobie zakładają taki fartuch, jakby w szpitalu był. Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem takie opowieści. Ale to jest zmyślone, uważam, że ktoś kiedyś na zawał tam umarł z tego jedzenia i dlatego to się teraz tak nazywa, ale i ja w to nie wierzę, szczerze mówiąc. Czekajcie, bo to gliniarz jest. Może tu się tak gdzie stanąć, to byśmy się troszkę tą ulicą przeszli. A swoją drogą doktora Zielonkę to ja znam. On stąd jakieś obok lotniska ma ten swój sklep. Ten Michał. Byłem tam kiedyś u niego. Troszkę sobie z nim pogadałem. Akurat wtedy koksu w Polsce był. Tak właśnie miałem nadzieję, że może koksu będzie tam i może koksa bym spotkał, ale... aby się jakieś zdjęcia z nim porobił, ale koksu był w Polsce akurat wtedy. Ale z Michała poznałem, doktor Zieronka. A więc tu jest ten Fremont. O, tutaj właśnie te monitory są zainstalowane.
A kogoś interesuje, proszę sobie zobaczyć, który z moich poprzednich odcinków, tam daleko do tyłu jest nagrane. Jest nagrałem tą ulicę, tam jakieś koncerty nagrałem, więc warto zobaczyć. Okej, to my będziemy wracać gdzieś dalej. O, to ten Fremont jeszcze raz sobie zahaczymy. Fajnie, bo się zmieniło to światło na czerwone. O, no niestety, no. Tak to wygląda. Tutaj często to zawsze jakieś wariaty, jakieś cudaki tam są. Ludzie poprzebierani za jakieś tam, za biskupów, księży, jakieś tam za Batmanów, no, za wszystko. Tam są ludzie za wszystko poprzebierani. Można sobie z nimi zdjęcia porobić, tylko oni za to z reguły jakąś kasę chcą. No ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. To jest właśnie jedna ze sceny, na której na żywo koncerty grają. Okej, to miał być jeden odcinek, ale mi się skopał film. Przestał nagrywać, to musiałem drugi włączyć. Nie chce mi się tego na laptopie, z telefonu na laptopa wgrywać, łączyć to razem i bawić się z tym, bo zajmuje to trochę czasu. Wrzucę to z telefonu, bo po prostu będą dwa odcinki. Okej, trzymajcie się.